Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejne pytanie. Czy Pan Jezus został także opuszczony przez swojego Ojca? Odpowiadając na to pytanie, czy Pan Jezus został także opuszczony przez swojego Ojca, odpowiedź krótko brzmi nie, ale trochę ją rozszerzę. Pismo Święte nie mówi nam o tym i to jest ta szersza odpowiedź. O ile mówi o opuszczeniu Pana, to za każdym razem odnosi się to do relacji z Bogiem. Jest użyte Bóg. Boże mój, dlaczego mnie pozostawiłeś? Dlaczego mnie pozostawiłeś? Albo Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? To jest na przykład Mateusza 27, 46. Mateusza 27, 46. A około 9 godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachtani, to jest Boże mój, czemuś mnie opuścił? Albo Marka 15:34. Marka 15:34. Tutaj jest również napisane w ten sposób. O godzinie 9 zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi, Eloi, lama sabachtani, co się wykłada: Boże mój, czemuś mnie opuścił? A także Psalm 22, pierwszy werset, Psalm 22. Werset drugi. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Oddaliłeś się od wybawienia mego, od słów ryku mojego. Tak więc widzimy: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Z drugiej strony, mówiąc o Panu jako o Synu Ojca, Pismo stwierdza, że był i jest zawsze w łonie swojego Ojca. Czytamy o tym m.in. w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 18 werset. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 18 werset. Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, ten opowiedział. Czyli widać wyraźnie. Oczywiście nie ma co jakieś gimnastyki uprawiać, nie siląc się, aby zrozumieć rzeczy, które są przed nami zakryte i które po prostu przekraczają możliwości naszego ludzkiego rozumowania, pojmowania. Dobrze jest dostrzec tę różnicę oznajmioną nam w Bożym Słowie. Pewien prosty kontekst myślowy może nam pomóc w lepszym zrozumieniu tej Bożej prawdy. Jeśli jest jakiś sędzia, którego syn jest oskarżony i jednocześnie winny i jako taki ma teraz stawić się przed sędzią, swoim ojcem, to co się będzie wówczas działo? Oczywiście pomijając to, że coraz rzadziej taka sytuacja może nastąpić w związku z unikaniem tak zwanych konfliktów interesów, ale gdyby faktycznie doszło do takiej sytuacji, otóż to, że sędzia jako sędzia reprezentujący wymiar sprawiedliwości będzie musiał wydać na niego wyrok, ale jako ojciec jego serce będzie wciąż ze swoim synem. Mamy zatem odpowiedź na pytanie, które brzmiało, czy Pan Jezus został także opuszczony przez swojego Ojca?
Odpowiedź krótka brzmi nie. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech Bóg Wam błogosławi.